Witam Państwa serdecznie w moim miejscu pracy, aspirant Anna Pawłowska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Na co dzień, poza przekazywaniem informacji o zdarzeniach, które zaistniały na terenie działania naszej komendy, również zajmuję się prewencją kryminalną i myślę, że jest to moje główne, najważniejsze zadanie, ponieważ te działania prewencyjne policji są niezmiernie ważne dla budowania bezpieczeństwa lokalnego. I dziś właśnie spotykamy się, aby porozmawiać na temat budowania tego bezpieczeństwa lokalnego, jak żyć bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, w najbliższym otoczeniu, a także jak reagować i jak aktywnie brać udział w takim budowaniu naszego bezpieczeństwa lokalnego. Zaczniemy od bezpieczeństwa na drodze. Jest to temat bardzo ważny, biorąc pod uwagę ostatnie zdarzenia, jakie zaistniały na naszym terenie. Cóż, budzi się konkluzja, że wciąż za mało mówimy na temat bezpieczeństwa, wciąż zbyt słabo, jako mieszkańcy też może reagujemy, zanim zdarzy się coś niebezpiecznego, zanim na przykład młody kierowca wsiądzie do samochodu, zanim nietrzeźwy kierujący wsiądzie do samochodu. Jak działać, jak przeciwdziałać tym zdarzeniom. Powiemy również o tym, jak być bezpiecznym jako pieszy. Bardzo często poruszamy się pojazdami, ale kiedyś w którymś momencie z tego pojazdu wysiadamy. I wtedy warto sobie przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powiemy także, jakimi sprzymierzeńcami dla nas są najmłodsi mieszkańcy powiatu mławskiego. Zdradzimy ten temat. Drodzy Państwo, ostatnio na terenie naszego powiatu doszło do wypadku, który tak naprawdę cudem nie zakończył się tragedią. To zdarzenie z udziałem 5 młodych osób w wieku od 18 do 17 lat. Dwie osoby, które brały udział w tym wypadku, nadal pozostają w szpitalu. Trzy pozostałe po udzieleniu im pomocy medycznej zostały zwolnione do domu. Samochód, którym jechała cała piątka, wracali oni z dyskoteki, rozbił się w miejscowości Uniszki Cegielnia. Samochód dachował. Stan tego pojazdu, kiedy na miejsce przybyły służby ratunkowe, przybyli policjanci, wskazywał na to, że ten wypadek mógł zakończyć się prawdziwą tragedią. Tylko cud sprawił, że tym młodym ludziom nic aż tak drastycznego się nie wydarzyło. Są pośród nas, żyją i mam nadzieję, że te dwie osoby, które przebywają w szpitalach, szybko wrócą do zdrowia. Osoba kierująca tym pojazdem miała prawo jazdy od 1,5 miesiąca. Ustalamy, jakie były przyczyny tej tragedii, ale warto też rozmawiać w domu ze swoimi najbliższymi, z młodymi kierowcami, że nadmierna prędkość gubi, że nawet jeśli czujemy się świetnym, wytrawnym kierowcą za kierownicą, to właśnie jest ten moment, kiedy trzeba zatrzymać się nad swoim zachowaniem, pomyśleć i wrócić do podstaw, a więc przede wszystkim zwolnić. Warunki na drodze są coraz gorsze, coraz trudniejsze. Mamy szybko zapadający zmierzch, opady deszczu, mgły. Te warunki nie sprzyjają bezpieczeństwu i w takich warunkach musimy zachować szczególną ostrożność, a przede wszystkim zdjąć nogę z gazu. Na terenie naszego miasta, w zasadzie w samym centrum, bo na ulicy Sienkiewicza, na przejściu dla pieszych, 11 października doszło do potrącenia 73-letniego mławianina. Mężczyzna z urazem głowy trafił do szpitala. Został potrącony przez kierującego samochodem Renault Kangoo. Wystarczyła chwila nieuwagi, aby doszło do tego wypadku. Nasz wielki, serdeczny, gorący apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warunki na drogach naprawdę są dosyć trudne. Jadąc wcześniej do pracy lub wracając z pracy o zmierzchu, to są te dwie sytuacje, kiedy bardzo łatwo o wypadek. Kiedy jedziemy wcześniej rano, nasza uwaga, koncentracja jest na pewno trochę gorsza. Chętniej pewnie zostalibyśmy w łóżku, jeszcze chwilę pospali. Jesień jest niestety tym trudnym okresem, ale właśnie wtedy, za kierownicą, musimy zachować szczególną ostrożność. Również przy przechodzeniu przez przejście. Wielokrotnie spotykam się z takimi komentarzami kierujących, że piesi w Mławie
to szczególny rodzaj pieszego. To piesi, którzy zachowują się w sposób wyjątkowo niebezpieczny. Mówi się nawet o mławskim sposobie przechodzenia przez przejście, czyli absolutnie bez upewnienia się, czyli przechodzę, bo akurat mam taki pomysł. Te zachowania już oczywiście obserwujemy o wiele rzadziej. Niestety tacy nieostrożni piesi są często przez nas karani mandatami i takie działania będziemy kontynuować. Często koledzy, którzy prowadzą takie działania, spotykają się z zarzutami, że przecież to tylko pieszy, który przechodzi w nieodpowiednim miejscu. Czemu akurat takie drastyczne działania? Ponieważ takie sytuacje bezpośrednio prowadzą do wypadków. Nie chodzi nawet o tą konkretną sytuację, bo nie było nikogo w pobliżu, nikt nie musiał zatrzymać się z piskiem opon. Ale jeżeli utrwali się taki sposób zachowania, to ta osoba, która zachowuje się w tym momencie w taki nieodpowiedzialny sposób, może niestety dołączyć do grona tragicznych ofiar wypadków z udziałem pieszych. A tych zdarzeń w 2015 roku mieliśmy niestety dużo. Mieliśmy 16 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, tych zdarzeń najbardziej tragicznych. 7 osób zginęło. To oczywiście tylko liczby, ale musimy pamiętać, że za każdą z nich kryje się ogromna ludzka tragedia. Tragedia rodzin, którzy stracili swoich bliskich, ale również tragedia sprawców tych zdarzeń, którzy z różnych przyczyn, czy z powodu wtargnięcia pieszego, czy z powodu tego, że pieszy był zwyczajnie niewidoczny na jezdni, czy z tego względu, że nie zachowali ostrożności jako kierujący, będą żyli z perspektywą tego, że zabili osobę na drodze do końca życia. I to jest balast, które trudno ze sobą nieść. Musimy o tym pamiętać. Te statystyki, które przekazujemy, to nie tylko liczby, to przede wszystkim ludzie, którzy ponieśli ogromną stratę w swoim życiu. To samo jeśli chodzi o inne zdarzenia drogowe, o inne wypadki. W roku 2015 na drogach powiatu mławskiego doszło do 65 wypadków drogowych. Rok wcześniej do 70. Ta liczba spada, ale to również dzięki aktywnym działaniom policjantów, którzy karzą surowo kierowców popełniających te wykroczenia, które najczęściej prowadzą do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, a więc nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wyprzedzanie na skrzyżowaniach, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Ci kierowcy muszą się liczyć z bezwzględnymi i surowymi karami. Takie nasze działania będą kontynuowane. Wiele miejsca w swoich działaniach dotyczących bezpieczeństwa poświęcamy bezpieczeństwu osób starszych, seniorom. A to dlatego, że duża część spośród nich zamieszkuje samotnie. Bardzo często kontakt z rodziną mają sporadyczny. Dzieci wyjechały do pracy za granicę lub przebywają w innych terenach naszego kraju i dzwonią tylko do swoich rodziców lub kontaktują się kilka razy do roku. Są to osoby starsze, potrzebują naszej uwagi. To one, które mają dużo zaufania w sobie, często stają się właśnie ofiarami przestępstw, ofiarami oszustów, którzy czyhają na takie ufne, starsze osoby. Są to nie tylko przestępstwa na wnuczka, których już mechanizm doskonale znamy z mediów, ale również przestępstwa polegające na chociażby wchodzeniu do mieszkań osób starszych pod pozorem, nie wiem, podawania się za akwizytorów, listonoszy, pracowników TBS, tak, po to tylko, aby wejść do mieszkania osób starszych. Aby ustrzec osoby starsze przed staniem się ofiarą takich przestępstw, prowadzimy już od 2011 roku systematyczne szkolenia seniorów. W Mławie powstała grupa liderów profilaktyki, właśnie rekrutujących się spośród mławskich seniorów, którzy przeszli takie szczegółowe szkolenie. Zadaniem seniorów, którzy przeszli szkolenie, jest informowanie swoich kolegów, koleżanek o tym, jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Takie szkolenia będziemy kontynuować, ale przypominamy, aby nigdy nie wpuszczać do mieszkania obcych osób, aby nie podpisywać umów okazji bez czytania ich dokładnego i szczegółowego, aby nie przekazywać pieniędzy obcym osobom. Jeżeli dzwoni do nas osoba podejrzana, która podaje się za wnuczka albo nawet za policjanta, taką informację sprawdzajmy. Wystarczy wykonać do nas telefon 997.
W naszych działaniach profilaktycznych podkreślamy przede wszystkim, jak być bezpiecznym. Co zrobić konkretnie, żeby być bezpiecznym na drodze, żeby być bezpiecznym w swoim mieszkaniu. Jeżeli chodzi o przykład takich działań, wzorców, które mamy, to naszymi niezwykłymi małymi sprzymierzeńcami są najmłodsi mieszkańcy powiatu mławskiego. To dzieci, które już od 3 lat biorą udział w programie Mławskiej Komendy Policji Odblaskowa Szkoła. To dzieci, które w swoim środowisku promują używanie elementów odblaskowych. To dzieciaki, które zapraszają nas na spotkania i chcą wiedzieć, jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Dzieciaki, które na co dzień używają elementów odblaskowych właśnie w mieście, nie tylko na terenie poza miastem, poza terenem zabudowanym. One doskonale wiedzą, jak bezpiecznie przechodzić przez przejście, ale również czemu służą odblaski. My dorośli czasami zastanawiamy się, czy faktycznie ten jeden mały odblask przyczepiony do torby, plecaka, torebki, faktycznie może nas ustrzec przed wypadkiem. Okazuje się, że tak. Że wystarczy niewielki element odblaskowy, gdzieś przypięty do kurtki, aby już stać się widocznym na drodze. Jeżeli nie mamy żadnego elementu odblaskowego, poruszamy się ubrani w ciemną odzież, wtedy jesteśmy widoczni z odległości około 15-20 metrów dla kierującego. Jeżeli mamy przy sobie, na sobie jakiś element odblaskowy, kamizelkę odblaskową. Kierowca zobaczy nas z odległości 100, 150, 200 metrów. Jest to bezpieczna odległość, aby mógł wykonać bezpieczny manewr. Zastanówmy się także, czy przechodząc wieczorem przez nieoświetlone przejście dla pieszych w mieście, faktycznie jesteśmy widoczni dla kierowcy, który właśnie do tego przejścia się zbliża. Czy podejmując decyzję, że o właśnie przechodzę sobie przez przejście, pomyśleliśmy, czy ten kierowca nas zobaczył. Czy faktycznie pozwolimy mu na bezpieczny manewr? Czy wymusimy na nim nagłe hamowanie, co jest też niebezpieczną sytuacją drogową? Pamiętajmy, że pieszy ma pierwszeństwo, ale znajdując się na przejściu dla pieszych, a nie przed przejściem dla pieszych. Apelujemy oczywiście do kierujących, aby ustępowali pierwszeństwa pieszemu, który oczekuje na dostanie się na to przejście, na bezpieczne przejście na drugą stronę. Pamiętajmy również jako piesi, jeżeli jeden z kierujących zatrzymał się, upewnijmy się, że ten drugi również to zrobi, nadjeżdżający z naprzeciwka. Duża część wypadków, tych bardzo drastycznych i tragicznych, polega na tym, że jeden z kierujących zatrzymuje się, ustępując pierwszeństwa pieszemu, drugi albo wyprzedza na przejściu dla pieszych, albo po prostu się nie zatrzymuje, nadjeżdżając naprzeciwka i wtedy dochodzi do tragedii. Uruchommy wyobraźnię. Wyobraźnia to niezwykły dar, warto z tego korzystać. Po prostu bądźmy rozsądni. I przechodząc przez to przejście, pomyślmy, czy mamy na sobie element odblaskowy, czy jesteśmy po prostu ciemną, szarą plamą przechodzącą przez nieoświetlone przejście dla pieszych. Bądźmy rozsądni. Nasi mali sprzymierzeńcy, czyli mieszkańcy powiatu mławskiego, uczestnicy naszego programu autorskiego Odblaskowa Szkoła, właśnie te odblaski promują. Więc jako dorośli bierzmy przykład z naszych dzieciaków, które naprawdę są rozsądne i te elementy odblaskowe wykorzystują na co dzień. Często spotykam się z pytaniami, no dobrze, ale jak aktywnie brać udział w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego? Czy mam dzwonić, gdy sąsiad niewłaściwie zaparkuje? Czy mam podawać swoje dane? Czy podając, że coś złego dzieje się na ulicy, mam się przedstawiać? To czasami budzi nasze zastanowienie. Oczywiście każdą informację możemy zgłosić anonimowo, na przykład kiedy podejrzewamy, że jedzie nietrzeźwy kierujący. Właśnie ta nasza reakcja ma znaczenie. Kiedy mamy sytuację, kiedy wiemy, że młody kierowca jeździ brawurowo, również taką informację możemy przekazać anonimowo. Jest nowe narzędzie, zupełnie nowe, które działa od października tego roku bardzo aktywnie, w zasadzie od września już to narzędzie zaczęło funkcjonować. Ono wcześniej pilotażowo było wprowadzone na terenie innych garnizonów na terenie naszego kraju. U nas na Mazowszu już prężnie działa. To krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Narzędzie ważne, pod warunkiem, że będziemy je wykorzystywać w rozsądny i mądry sposób. Na tę mapę
interaktywną, która pozwala nam zaznaczyć miejsca zagrożone. Wybieramy je z listy, na przykład jeżeli uważamy, że na naszej ulicy kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością. Wystarczy zaznaczyć to miejsce na mapie. My je zweryfikujemy i sprawdzimy. Policja ma około tygodnia, to jest na zweryfikowanie takiego punktu. To jest dokładnie 5 dni od momentu, kiedy zareagujemy na to zgłoszenie. Mapa polega na tym, że te zgłoszenia nanosimy anonimowo. Z jednego komputera w ciągu doby można nanieść takie jedno zgłoszenie. Policja ma obowiązek zweryfikowania takiego miejsca. Jest to dla nas bogate źródło informacji. Możemy poszerzać swoją wiedzę, bo też mamy oczywiście swoje własne ustalenia i weryfikować je z naszą pracą. To narzędzie pozwala również zaplanować pracę dzielnicowym, ale również patrolu ogniwa interwencyjnego. Także jest to nowe narzędzie służące budowaniu bezpieczeństwa lokalnego. Można z niego korzystać. Zachęcamy, aby z niego korzystać. Korzystanie jest bardzo łatwe. Jeżeli mamy problemy z obsługą internetu, z obsługą takiej mapy, możemy poprosić osobę, która jest troszeczkę bieglejsza w tej materii i zwyczajnie taki punkt nanieść. Od niedawna mamy również nowe narzędzie, nową aplikację o nazwie Moja Komenda. Aplikację można pobrać za darmo, zainstalować na swoim smartfonie i już mówię, do czego ona służy. Mając zwykły telefon komórkowy, właśnie takiego smartfona, można wgrać sobie aplikację i za pomocą szybkiego wyszukiwania, na przykład wpisując swoją ulicę, można znaleźć dzielnicowego. Nie trzeba się zastanawiać już, jaki dzielnicowy obsługuje moją ulicę, mój teren. Wystarczy wpisać adres, pojawi się nazwisko dzielnicowego, wystarczy kliknąć w ikonkę dzielnicowego i z tej samej aplikacji, naciskając na zieloną słuchawkę, połączyć się ze swoim dzielnicowym. Aplikacja jest aktualizowana na bieżąco. W aplikacji znajdziemy nawet informacje, kiedy dzielnicowy udaje się na urlop lub przebywa na jakimś zwolnieniu lekarskim i kto go zastępuje. Jest to ciekawe urządzenie, myślę, że pozwalające przede wszystkim na aktywny kontakt ze swoim dzielnicowym. Mówiąc o bezpieczeństwie na drodze, muszę powiedzieć koniecznie o naszych najmłodszych sprzymierzeńcach, czyli dzieciakach, które biorą udział w akcji Odblaskowa Szkoła. Jest to program, który prowadzimy już obecnie czwarty rok, nasz autorski, z którego jesteśmy bardzo dumni. To nie ze względu nawet na nasze konkretne działania czy pomysł, ale na aktywność i zaangażowanie dzieci. W poprzedniej edycji, którą już zakończyliśmy, dzieci nagrywały smartfonami filmy profilaktyczne na temat tego, jak ważne są elementy odblaskowe. Chcemy jeden z tych filmów opublikować na naszej stronie, również udostępnić lokalnym mediom oraz wykorzystywać w pracy profilaktycznej. To film nagrany przez dzieciaki z Moraw, niesamowicie profesjonalnie, także ogromne nasze słowa uznania dla młodych aktorów i ich pomocników. Dzieci z terenu powiatu mławskiego wiedzą, po co są odblaski i ich używają. Natomiast już w tym roku rusza kolejna edycja tego programu. Możemy już zdradzić rąbka tajemnicy, w jakiej formie będzie ta akcja prowadzona. Tym razem stawiamy na kolejną ważną misję. Misję pod tytułem Odblaskowe patrole. Chcemy, aby dzieci angażowały się bardzo aktywnie na zasadzie swoich własnych pomysłów w promowanie używania elementów odblaskowych i w promowanie bezpieczeństwa na drodze, aby te informacje rozprzestrzeniały się wśród rówieśników i przygotowywane były przez samych rówieśników. Oczywiście my, policjanci, będziemy wspierać dzieciaki, będziemy ich odwiedzać, będziemy odwiedzać wszystkie odblaskowe patrole i wspierać w ich działaniach, ale liczymy na pomysłowość i aktywność dzieci dla dzieci.